powinno być prostsze, bo ja będę posługiwał się taką zwykłą, standardową prezentacją, jakie wszyscy znają. Od razu powiem, ta prezentacja, którą oglądacie, nie została stworzona w produktach, które znacie. Jest wykonana za pomocą oprogramowania, które nazywa się LibreOffice i to jest wolne i otwarte oprogramowanie, a zatem jest legalne za darmo dla każdego. Jest dostępne na wszystkie trzy systemy operacyjne, jakie istnieją najbardziej znane w tej chwili, a więc dla Linuxa, dla Maca i dla Windows. No cóż tutaj więcej powiedzieć. Jestem również super welfrem. Mam to szczęście być super welfrem. Witam wszystkich super welfrów tutaj, witam tych, którzy gdzieś tam w internecie nas komentują cały czas, naszą tutaj zabawę z technologią właściwie. I jesteśmy taką grupą na Facebooku, która jest samoucząca się. To znaczy to, co Lech znajdzie i nam powie, to my się uczymy. To, co Tomek, który siedzi tam, znajdzie i nam powie, to się uczymy. To, co ja znajdę i powiem, to wszyscy inni też się nauczą. Więc mamy to szczęście, że mamy wszyscy siebie nawzajem. I ja również zachęcam wszystkich do tego, żeby tworzyli sobie takie grupy na takich portalach, jakich chcecie. My zrobiliśmy to na Facebooku, bo najwięcej ludzi tam jest, ale są inne. Jest na przykład właśnie Friendica, której jestem propagatorem i chętnie mówię, że istnieją takie sieci społecznościowe, na przykład jak zdecentralizowana sieć, która nie ma żadnego właściciela, gdzie każdy jest właścicielem swoich danych. To jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, żeby też uczulać na to, że owszem, może to jest bardzo znane i tutaj wszyscy są, ale nasze dane są własnością korporacji amerykańskiej, a możecie być właścicielami własnych danych też sami. Także tutaj co kto lubi tak naprawdę. Ważne jest to, żeby wszystko robić od dołu, a nie jak to niektórzy chcą od góry, ponieważ jak się robi od dołu, czyli robimy to my, to po prostu ten najszybciej wychodzi i wszystko działa, bo to my chcemy, a nie nam każą. Ja myślę, że wielu z nas po uprzednim systemie to nie jest zbyt zainteresowana tym, żeby nam kazali, tylko raczej tym, żebyśmy to my chcieli. No i mam nadzieję, że tak to jest. Słuchajcie, a ile to w ogóle wspólnego ma z tym moim wystąpieniem, to co tutaj mówię? Otóż, moi drodzy, co tutaj mamy? To powinno działać. Innowacyjne, nowoczesne. Edukacja, technologia, komunikacja, technologie informacyjno-komunikacyjne, bodaj tak to się tłumaczy. To są te słowa klucze, które teraz przez wszystkich są odmieniane, przez wszystkie możliwe przypadki. Wszystko, co tylko może być, to robimy po to, żeby mieć super tutaj jakieś nowoczesne zawody, żeby nasze dzieci miały lepiej, żeby to wszystko było ekstra i w ogóle, i żeby, no, tutaj kobieta, inżynier, tak? Nie powiem, co mi się ciśnie na usta, bo jak powiedziałem to kiedyś na jednym spotkaniu, to zaraz panie wstały i po prostu gremialnie mnie zakrzyczały. Ale staramy się o równouprawnienie, staramy się o to, aby kobiety szły do technologii. Zresztą jedna koleżanka, którą dzisiaj miałem okazję poznać, już wiem, że jest programistą Pythona. Witam serdecznie i bardzo się cieszę, że są dziewczyny, które też idą do tych technologii i to nie jest dla nich jakimś nie wiadomo czym, jest to do przejścia, to nie jest jakaś ściana, na którą nie można się wdrapać. To spokojnie można zrobić. Moi drodzy, pierwszy quiz, tak żeby was rozruszać. Znajdźcie 10 różnic między tymi obrazkami. Oczywiście, czym one się różnią? Poszliśmy wiele do przodu z technologią. Zmieniliśmy gęsie pióra na długopisy. Potem zmieniliśmy je na tablety, na smartfony. Zmieniliśmy ławki na bardziej nowoczesne, na bardziej ergonomiczne. Co jeszcze mam tutaj zapisane? O, zamiast lamp naftowych mamy elektryczność. To jest wysoce do przodu. Mamy zamiast linijki dyscypliny komunikaty w sieci LAN, gdzie już nauczyciel może wysłać komunikat uczniowi: słuchaj, uwaga, uwaga, postępujesz niedobrze. Już nie trzeba do niego podchodzić. Bo nawet nie trzeba się do niego odzywać. Słuchajcie, jakie to super. Mamy SMS-y, mamy lajki na fejsie.
Tylko dlaczego to wszystko tak naprawdę jest cały czas takie samo? Dlaczego, owszem, wprowadzamy te technologie, ale tak naprawdę nie zmieniamy tego, nie znam dobrze polskiego słowa, z angielskiego to jest core. Nie potrafię dobrze powiedzieć po polsku, przepraszam bardzo, wybaczcie mi. Nie zmieniamy tego core tej naszej edukacji. Tak? A to, myślę, że to jest ważne. To się powinno przesunąć, ale przesunąło się za daleko. Więc teraz wrócimy. Kolejne 10 różnic. Znacie ten zespół? Na pewno znacie, bo jesteście w takim wieku, że musicie go znać. Znacie tą piosenkę. A to jest wyobrażenie wielu młodych o pracy. Super pracy, którą po wielu, wielu staraniach, poprzez przedzieranie się przez działy Human Resources, które odsiewają tych najlepszych z najlepszych, dostaną w końcu taką uprawnioną pracę w korporacji i będą mogli siedzieć za tym biurkiem i patrzeć, co tam ten zarządca, tak jak nauczyciel w klasie, będzie im wysyłał za komunikaty na ekran i mówił im, słuchajcie, w tym tygodniu nie dorobiliście jeszcze normy, bo brakuje wam 3,5%, więc proszę tutaj przyspieszyć. Myślę, że to jest dosyć podobne do tego, co kiedyś było na taśmach produkcyjnych, tylko po prostu produkcja się zmieniła z tej fizycznej na taką trochę mniej fizyczną. I tak to wygląda. I ja pokazuję to wszystko dlatego, że bardzo, bardzo chciałbym, aby tak nie było. To może jest marzenie mojej ściętej głowy, ale może kiedyś tego dożyję, może kiedyś zrobimy tak, żeby było zupełnie inaczej. Żebyśmy pozwolili dzieciom po prostu realizować swoje marzenia. To jest slajd, przy którym chciałbym poświęcić więcej czasu. Chciałbym opowiedzieć wam o kilku rzeczach, które moim zdaniem są fajne. Po prostu zachęcam was do tego. Jest Akademia Kana, to o czym mówił Lechu przed chwileczką. Ja też swego czasu temu trafiłem na tą Akademię Kana i po prostu moim zdaniem to jest rewelacyjna rzecz, bo wprowadza takie pojęcia jak gamifikacja, ostatnio bardzo modne, odwrócona klasa, a to jest po prostu danie dziecku narzędzia, którym ono ma się bawić. Tak jak kiedyś nie wiedzieliśmy, co robić z dzieckiem, to mu się dawało trochę klocków i powiedziało się, no dobra, to weź sobie coś pobuduj. Tak tutaj też dajemy mu klocki i mówimy, pobuduj sobie coś z tego. Tylko klocki są trochę inne. Ale chodzi o to, żeby go nie przymuszać do niczego, tylko dać mu narzędzia. Po prostu pozwolić mu realizować swoje marzenia. Prawy górny ruch ekranu. To jest takie zdjęcie, o którym za chwilę powiem więcej. Zrobiłem je, gdy byłem u jednego z naszych kolegów, również superbelfrów, u Zbyszka Grabowskiego. Jest dyrektorem w takiej szkole na południu Polski. Świetny facet, świetne dzieciaki, świetna szkoła. Niezbyt duża, to nie jest wielkie miasto, a raczej pewnie nawet i wieś w sumie, chociaż chyba miasto. Zbyszku, jeśli będziesz widział to słowo, ja się pomyliłem, przepraszam. W każdym razie dzieciaki są super. Owszem, na początku podchodziły bardzo sceptycznie, bo ja tam pojechałem i też było takie spotkanie. Ja tutaj wychodząc do dzieci mówiłem im, szanowne dzieci, ja wam tutaj teraz pokażę parę rzeczy i tak dalej, ex katedra, czyli znowu ten stary model tak naprawdę, ale mówię, słuchajcie, ale pobawmy się. Ja przywiozłem wam parę zabawek, pobawmy się, zobaczymy, co z tego wyniknie. Wyniknęły fajne rzeczy. Między innymi wyniknęło to, że czwórka dzieciaków, które przyszły do mnie i powiedziały, nie, to nudne jest, co pan tutaj gada, bo nic się nie chce. I Zbyszek mówi mi, słuchaj, wiesz, uważaj, bo to tam tego. Ja mówię, dobra, to ja wam pokażę tylko jedną rzecz. Mapa cyfrowa. Wszyscy znacie mapy cyfrowe, korporacyjne, takie, które są dostępne w internecie, nie będę wymieniał ich nazwy, ale wymienię nazwę OpenStreetMap. Nie zamknę oczu, nie poproszę o podniesienie ręki, kto zna OpenStreetMap, ale powiem wam, że jest to cyfrowa mapa, którą każdy może edytować. To otwarte dane. To oznacza, że wszyscy, jak tu siedzicie, macie prawo nanieść dowolny punkt na tą mapę i wszyscy na świecie to zobaczą. Zobaczą ten punkt, zobaczą, że to wyście zrobili. I ja pokazałem to tym dzieciakom, powiedziałem, słuchajcie, zobaczcie. Na tej mapie wasza miejscowość jest jeszcze
niespecjalnie oznaczona, niewiele jest na niej punktów, no bo nie ma chętnych, żeby to zrobili. A to nie jest korporacyjne, tutaj nikt nie wyłożył milionów dolarów na to, żeby ktoś poszedł i to zrobił. Ale wy macie szansę to zrobić. I słuchajcie, czwórka dzieciaków, no może, no ale my zobaczymy, ja mówię, zobaczcie, ja wam się zaloguję na moje konto, bo ja mam tam konto i mam tylko jedną prośbę. Nie postawcie jeziora w miejscu, powiedzmy, centrum Warszawy, żeby nie było, że ja próbuję tutaj zniekształcić naszą polską rzeczywistość. Po 3 minutach okazało się, że te dzieciaki tak, o, a tutaj brakuje sklepu, to u nas jest sklep, to my tutaj zaoznaczymy sklep, a tutaj brakuje jeszcze takiej firmy, a tutaj brakuje drogi, a tutaj tego. I po kwadransie już trudno było ich w ogóle odciągnąć od tego komputera, od tej mapy. I dlaczego wam to mówię? Dlatego, że chciałbym was zarazić właśnie do takich działań, które pozwalają dzieciakom dawać siebie, bo wszystko, co jest open source, to jest tak naprawdę bardzo ciekawy projekt i jest to ciekawe społecznie, ponieważ pozwala każdemu modyfikować, tworzyć i dzielić się z całym światem tą swoją twórczością. To jest fajne. To, że to jest za darmo, to tak przy okazji. Ja nie uznaję tego na pierwszym miejscu. To jest taki feature, który moim zdaniem jest ciekawy, bo każdy może to potem wziąć i za darmo używać, ale najważniejsze jest to, że każdy może tworzyć i dzielić się ze wszystkimi tym, co stworzył. Moi drodzy, tutaj jeszcze chciałbym pokazać wam takie książki, dwie. Zapraszam potem do mnie na warsztaty, oczywiście będę pokazywał te książki. Jeden komplet takich książek trafi do kogoś dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie dobrze spożytkowany. Otóż to jest strategia wolnych i otwartych implementacji. Takie dosyć trudne słowo. Mam jeszcze chwilę. Miałem okazję i przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w takim projekcie unijnym, ponieważ, jak to mawia jeden z superbelgów, nie ma nic za darmo. Może być coś bezpłatne, ale to nie będzie za darmo. Ktoś kiedyś musiał za to zapłacić jakąś pracą. I ten projekt unijny został oczywiście zapłacony z państwa pieniędzy, moich również, bo z podatków. I on stworzył takie zajęcia. To jest cała obudowa metodyczna dla nauczycieli, gotowe lekcje z wykorzystania właśnie mechatroniki w nauczaniu. Są tam również lekcje ze środowiska Lazarus, to jest taki Pascal graficzny. Są tam lekcje z HTML-a, z programowania stron internetowych. Są tam w końcu lekcje takie najprostsze, na przykład jak wyszukiwać informacje w internecie. To wszystko jest oparte na otwartych licencjach Creative Commons. A więc po pierwsze, macie prawo legalnie i za darmo tego używać. Wersja PDF jest dla każdego dostępna za darmo na stronie internetowej projektu. Macie prawo, i to jest najważniejsze, dodawać tam swoje rzeczy. Książka, którą ktoś z was dzisiaj otrzyma, zawiera ileś tam lekcji, nie wiem ile. Natomiast na stronie projektu jest już ich więcej, ponieważ nauczyciele zaangażowani tworzą nowe lekcje i dzielą się nimi. Więc w ten sposób powstaje baza kolejnych lekcji. Wy również możecie używać tego, tworzyć własne scenariusze lekcji, dzielić się nimi z innymi. To jest moim zdaniem idealna sprawa, jeśli chodzi właśnie o otwarte licencje. No i na końcu dwie ostatnie rzeczy, czyli zestawy mechatroniczne, które są projektem Open Hardware i Open Source również. Open Hardware to oznacza, że, pozwólcie, że tutaj zaposiłkuję się wskaźnikiem, ta płytka nie jest objęta żadnymi patentami. Każdy, kto ma wystarczającą wiedzę techniczną i moce produkcyjne, może wyprodukować sobie taką płytkę, dokładnie taką, ponieważ nie ma patentów. Nikt nie będzie od was żądał żadnych opłat licencyjnych za to, że tworzycie coś takiego. Ja na przykład mogę tworzyć takie zestawy i sprzedawać je, ponieważ nikt ode mnie nie będzie żądał patentu
i opłat patentowych. Pan dyrektor, jeśli ma moce produkcyjne, może produkować takie urządzenia w swojej szkole dla swoich uczniów. Nie ma problemu. Lub można je kupić nawet na Allegro. I to open hardware jest również open source. Myślę, że wielu z was, jeśli powiedziałbym mistrzowie kodowania i Scratch, to wiecie, o co chodzi. To jest dosyć znane w tej chwili. Otóż Scratch to open source. Został stworzony na instytucie MIT i w modelu open source został rozdany wszystkim, więc każdy może z niego korzystać, ale również można go przerabiać. I zdarzył się ktoś, wybaczcie, nie wiem kto dokładnie, bo nigdy się w to nie zagłębiałem. Niemniej jednak zdarzyła się osoba, która przerobiła Scratcha w ten sposób, że powstał Scratch, który potrafi rozmawiać z takimi mechatronicznymi urządzeniami. I to jest specjalna wersja Scratcha dla Arduino właśnie. Można dzięki temu, po pierwsze, uczyć dzieci programowania takiego prostego, czyli składania z klocków, tu nie musimy nic pisać. A z drugiej strony możemy się komunikować z układem elektronicznym i możemy na przykład odczytywać temperaturę otoczenia, natężenie światła, obecność pola elektromagnetycznego. Możemy odczytywać wszystko, na co tylko znajdziemy czujniki, które będziemy w stanie podpiąć do po prostu Arduino i odczytać wartości. Więc możemy dzieciakom wiele rzeczy w ten sposób pokazać i ich nauczyć. I na koniec, moi drodzy, chciałbym zostawić was z tym zdjęciem powiększonym. To są te dzieciaki, o których mówiłem, że powiem więcej. Dwie dziewczynki, bo okazuje się, o dziwo, że dziewczynki chętnie się do tego garną i są lepsze. Nie wiem, jak to jest, ale wszędzie tam, gdzie bywam w szkołach, gdzie pokazuję te zestawy, gdzie pokazuję, co można z tym zrobić i robię takie pokazy dla dzieciaków i spotkania, to jak pytam się kto, to dziewczyny są zawsze pierwsze. I im to najlepiej wychodzi. Także naprawdę to są fajne rzeczy i dzieciaki lubią się tym bawić. Po prostu trzeba ich pozostawić, pokazać im, jak to działa, jak się składa, jak można to programować, a potem po prostu dać im wolną rękę i swobodę. Czego jeszcze nie powiedziałem, to z tymi urządzeniami potrafi rozmawiać wiele języków programowania, między innymi język programowania Python. Dla tych, którzy jeszcze o nim nie słyszeli, to bardzo polecam. Ja mam to szczęście również być w CEO ambasadorem Koduj z klasą w Pythonie i staram się pokazywać nauczycielom Pythona. To jest świetny język programowania. Żałuję, że nie ma go na maturze, ale może się uda. Może kiedyś będzie. W każdym razie polecam wam poznanie tego. Strona python.org, nie jest to trudne do zapamiętania, zresztą to samo co powiedział Lechu. Jeśli zostawicie swoje adresy mailowe, to wszelkie informacje dostaniecie na maila, będziecie mogli w stosownym dla siebie, ważnym dla siebie czasie i wtedy, kiedy wy będziecie chcieli, zobaczyć, poczytać, sprawdzić. Zapraszam, dziękuję serdecznie, zapraszam na moje warsztaty później. To tyle. Zostawiam wam z tym zdjęcie. Po prostu dzieciaki lubią.